Travel. Jakie mamy odmiany języka hiszpańskiego i który z tych odmian jest urzędowym? I czy to tak trochę wygląda, że Hiszpanie w Hiszpanii mówią w dwóch językach? Dobra, to na początku chciałabym się skupić i wyjaśnić jedną rzecz w ogóle, czym jest dialekt i czym jest język, bo myślę, że to może zainteresować naszych słuchaczy, a że jestem nauczycielką, więc bardzo lubię tłumaczyć takie rzeczy. Otóż dialekt, najogólniej rzecz ujmując, jest to odmiana języka, która charakteryzuje się jakimiś swoistymi cechami i mamy tutaj różnicę na poziomie gramatycznym, na poziomie fonetycznym i na poziomie leksykalnym. W ogóle o czym ja chcę tutaj opowiedzieć? Może sobie umiejscowmy tę sytuację w Polsce. Jak skończyłam maturę, to pojechałam sobie do Poznania. No jak wiadomo, Poznań jest to miasto w Polsce, województwo wielkopolskie i poznaniacy mówią po polsku, więc absolutnie nie miałam żadnego problemu z porozumiewaniem, ale w Poznaniu jest dialekt wielkopolski. No i to tam usłyszałam. Usłyszałam słowo typu bimba, typu sznaka z glancem, typu wiara i zrywka. Czy w ogóle państwo wiedzą, co to są za słowa? No ja nie wiedziałam, dałam parę sekund na zastanowienie. Otóż okazało się, że zrywka to reklamówka, bimba to tramwaj, sznaka z glancem to drożdżówka z kruszonką, wiara to ludzie. I no napotkałam na takie słowa, z którymi się nigdy wcześniej nie spotkałam, bo ja jestem w ogóle z województwa mazowieckiego. Więc jak mamy język i mamy dialekt, to osoby, które mówią w tym samym języku, ale w innym dialekcie się dogadają. Natomiast osoby, które mówią w różnych językach, niekoniecznie. Chociaż na przykład weźmy sobie Polaków i Słowaków. Dogadamy się, chociaż to są dwa różne języki. Także chciałam po prostu tutaj wyjaśnić tę drobną różnicę między dialektem i między językiem. Jak jest w Hiszpanii? No to w Hiszpanii mamy cztery języki urzędowe i pierwszym takim głównym językiem, można powiedzieć, jest kastylijski, czyli po hiszpańsku castellano. I my znamy ten język na przykład z La Casa de Papel, z Vis-a-Vis, z Uwięzionych. Nie wiem, czy państwo oglądają seriale na Netflixie, ale ja jestem ogromną fanką, więc może tutaj przybliżę właśnie to, że w La Casa de Papel mamy przeważnie język kastylijski. No ale niestety albo stety w Hiszpanii mamy jeszcze inne języki urzędowe. I to jest na przykład galicyjski, którym posługują się mieszkańcy w Galicji. Mamy kataloński i posługujemy się tym językiem na Wyspach Kanaryjskich, posługujemy się w Katalonii i w Walencji i mamy jeszcze baskijski, czyli kraj Basków i Nawara. I teraz tak, czy te języki są do siebie podobne? No jak sobie państwo włączą na przykład baskijski na YouTubie, żeby ktoś posłuchać, to absolutnie nie ma nic wspólnego z hiszpańskim, ja go w ogóle nie rozumiem. Ten język jest bardzo trudny, naprawdę jest bardzo skomplikowany. Galicyjski jest bardzo podobny do portugalskiego, a kataloński troszeczkę rozumiem, ale też to nie jest tak, że jak znam hiszpański, to na pewno zrozumiem kataloński. Mamy też jeszcze ten dialekt, który się wywodzi z Ameryki Południowej, tak? O matko, i z nim jest najgorszy problem, bo możemy podzielić go na dialekt na przykład meksykański, chilijski, środkowoamerykański, andyjski i Rio Platense, który jest w Urugwaju, Argentynie i chyba też w Środkowej Ameryce, także jest duże zamieszanie. Warto też jeszcze wspomnieć o tym, dlaczego to jest w ogóle kastylijski i dlaczego my nazywamy to kastylijski. Ano dlatego, żeby odróżnić ten język od galicyjskiego, katalońskiego i baskijskiego i też, żeby odróżnić właśnie te warianty, czyli wariant europejski i wariant latino. Pewnie was zainteresują, jakie są różnice. No to różnice są bardzo duże i będzie też trochę kontrowersyjnie. Na początku chciałabym się skupić na tym, że troszeczkę jest inna fonetyka. Na przykład mamy w hiszpańskim takie słowa jak zapato, azul, czy na przykład cielo. I tam, gdzie słówko zaczyna się na cy i albo cy, e, albo na z, mówimy to takie szczepleniące s, to jest takie s szczelinowe, jak to mówią filolodzy. I to jest taki sam dźwięk, jak mamy po angielsku na przykład w słowie think. Tak, takie th. To jest taka sama realizacja dźwięku, to jeżeli ktoś zna angielski, to na pewno wie, o czym mówię. No i to obowiązuje w całej Hiszpanii, oprócz Andaluzji i Wysp Kanaryjskich, no i oczywiście całej Ameryki Południowej. I tam mamy seseo, czyli jak w Hiszpanii na przykład powiem cielo, to w Ameryce Południowej powiem cielo, przez sy. Przez to ten akcent, ten dialekt latino jest łatwiejszy dla uczniów, prawda? No bo rozumieją słowa i nie ma tego charakterystycznego seplenienia. Kolejną różnicą jest na przykład to, że mamy vosotros, czyli wy, normalny zaimek osobowy, taki jak mamy w języku polskim. No ale ten vosotros jest tylko w Hiszpanii i w Gwinei Równikowej, natomiast we wszystkich innych krajach, na przykład Ameryki Południowej, zaimek wy zastępuje nam forma ustedes,
to jest trzecia osoba liczby mnogiej, czyli oni. Także różnica jest dosyć spora. Co jeszcze mamy? No i mamy to słynne vos, tak? W hiszpańskim kontynentalnym mamy tu zaimek osobowy, czyli ty, na tam mamy vos. I też są pewne zmiany na poziomie gramatycznym. Tu cantas, vos cantas. Także no jest spore zamieszanie, ale chciałam właśnie opowiedzieć o jednej rzeczy. Mamy czasownik coher i to będzie dosyć kontrowersyjne, także jeżeli ktoś nie ma 18 lat, proszę odejść od głośników. W hiszpańskim coher to jest brać, natomiast w Ameryce Południowej coher to jest uprawiać stosunek seksualny. I no to jest bardzo znacząca różnica i pamiętam, że kiedyś w mojej firmie rozmawiałam z latynosami i pojawił się czasownik coher, no i przez 15 minut było śmiania się. Więc to zapamiętam chyba do końca życia. No ale na przykład weźmy sobie takie zwykłe słowo jak autobus, tak? El autobus w Hiszpanii, ale na przykład w Argentynie mamy colectivo, na Wyspach Kanaryjskich mamy guagua, w Wenezueli mamy omnibus, także możemy zobaczyć, że takie zwykłe, randomowe słówko w różnych krajach będzie zupełnie inne. Także myślę, że warto o tym zapamiętać. I ten mój taki malutki, króciutki wykład był po to, żeby pokazać Państwu, że naprawdę hiszpański jest bardzo, bardzo różnorodny. I czasami jedno słówko może znaczyć coś innego, ale to nie jest tak, że ktoś się uczy wariantu europejskiego, to nie dogada się w Ameryce Południowej. Absolutnie tak nie jest. Może mieć trudności, ale wszystko jest kwestią osłuchania, także proszę się nie przestraszać. No i rozumiem, że Twoją specjalizacją jest ten język kastylijski i hiszpański. Tak jest. I czy twoim zdaniem, tak ogólnie rzecz ujmując, czy on jest prosty do nauki? Do rozmawiania? To zależy. Mówi się, że hiszpański jest najprostszym językiem na świecie. Czy ja się z tym zgodzę? Nie wiem. Mam różnych uczniów, niektórzy sobie radzą świetnie, niektórzy troszeczkę gorzej. Wszystko też zależy od naszych predyspozycji językowych. Ale gdybym miała do wyboru tylko dwie ścieżki, czy to jest język trudny, czy łatwy, to powiedziałabym, że na początku jest łatwy. Na początku jest łatwy, ale naprawdę tutaj taki mały literacki sik, gwiazdeczka na dole strony. Im dalej w las, tym więcej drzew, niestety, więc napotykamy tutaj na subjuntivo, bo to jest taki bardzo nielubiany przez uczniów tryb. Napotykamy jeszcze różnice z różnymi tam czasami przeszłymi. Trzeba zapamiętać dużo form nieregularnych, więc zaczyna się generalnie zamieszanie. Ale jest prosty. No, na początku, żeby takie ogarnąć A2, myślę, że na spokojnie w pół roku, jeżeli ktoś jest zdeterminowany. Czyli jakby łatwo jest dojść do takiej komunikacji, że jakby rzucić człowieka w Hiszpanię, do Hiszpanii, to się porozumie, ale już potem w głębi jest coraz gorzej, tak? Tak, oczywiście. No, jeżeli rzucimy człowieka do Hiszpanii, to na pewno jakieś tam podstawy, jeżeli ma, to się dogada. Trzeba też pamiętać, że Hiszpanie średnio umieją angielski i to trzeba to zaznaczyć. I zawsze mówię uczniom, że no, ciężko tam w ogóle się dogadać po hiszpańsku, jeszcze po angielsku, jeszcze w miastach turystycznych jest to spoko. I można na pewno gdzieś tam po angielsku się dogadać, natomiast no nie, z lokalsami bardzo, bardzo ciężko. No ale wiadomo, jeżeli chcemy, nie wiem, czytać książki w oryginale, oglądać filmy, seriale, do czego ja dążę, żeby moi uczniowie to robili, no to trzeba już niestety przysiąść. Okej, w takim razie, co jest najtrudniejsze w nauce hiszpańskiego? I może tak doprecyzuję to pytanie, co na początek podczas nauki może sprawić największe problemy, mimo wszystko? Odmiana czasowników. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni z angielskiego, że mamy tę samą formę czasownika, a niestety hiszpański, tak jak polski, każdy zaimek osobowy, czyli każda osoba ma swoją formę i rzeczywiście już nie chcą się tego uczyć, no bo angielski mamy tak jakby bezokolwiek, tak, I play, no a tutaj mamy, nie wiem, yo juego, tu juegas, el juega, tak, więc no to już jest duży, duży problem. Ale czy na początku coś sprawia problemy? Nie, myślę, że nie. Wymowa jest łatwa. Myślę, że żeby ogarnąć takie naprawdę podstawy wymowy, trzeba znać parę zasad. To nie jest tak jak w angielskim, że każde słówko czyta się inaczej, trzeba się osłuchać. Nie, myślę, że nie ma czegoś takiego na początku nauki, co by było szczególnie trudne dla uczniów. Nie, ja bardzo wierzę w ogóle w człowieka i ja bardzo lubię uczyć, więc spotkałam się jeszcze z czymś takim, żeby uczynił jakąś barierę. Chociaż no na początku okej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale hiszpański ma trzy czasowniki być. I to jest takie dosyć kontrowersyjne. Mamy czasownik ser, mamy czasownik estar i mamy czasownik haber. No i w zależności od kontekstu i od użycia oczywiście używamy ich naprzemiennie. Ser do rzeczy stałych, estar do lokalizacji, do rzeczy zmiennych i haber, jak mówimy, że coś jest, czy czegoś nie ma, to jest bardzo duże uproszczenie. No i to tak, to sprawia uczniom trudność i rzeczywiście czasami robimy 3-4 tygodnie to zagadnienie i cały czas wracamy, no bo to się przewija na różnych etapach nauki. Więc być może ten ser, estar i haber jest dla uczniów trudny. Ale naprawdę ja wierzę w człowieka i skoro ja się nauczyłam, to po co?
też się nauczą. Czy jesteś w stanie podać bardziej ikoniczny hiszpański film, przepraszam, hiszpańskojęzyczny film niż Coco? Ojej, ja mam ogromny sentyment do Coco. Ja oglądałam Coco chyba 4 razy i za każdym razem płaczę. Jej, Coco jest moim ukochaną bajeczką. Mamy też Encanto. Też można sobie obejrzeć na platformie Disney. Uwielbiam te bajki, nie dlatego, że to są bajki, tylko dlatego, że są pięknie zrobione. Hiszpański jest cudowny i jest taki genialny morał. Ja jestem po prostu wzruszona. Ale hiszpańskojęzyczny film polecę klasykom. Almodóvar. La mala educación, volver, la piel en que habito, chyba tak to się mówi, czyli skóra, w której żyję. Bardzo mocno forowane Banderas, Penelope Cruz, no ale to są chyba takie filmy, do których wracam i bardzo, bardzo mocno uwielbiam, kocham Pedro Almodóvar. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, typu, nie wiem, polski reżyser Wajda, ja to wiem, ale cóż zrobię, jak ja go po prostu kocham miłością bezwzględną. Dziękuję bardzo w takim razie, była ze mną Ola Woch. Bardzo dziękuję, bo mi szalenie miło.